Dzisiaj poznaliśmy najbardziej biorących udział w akcji Rowerowa Stolica Polski, która trwała od 1 do 30 czerwca. Po zaciętej walce, do której włączyło się wielu kołobrzeżan, zajęliśmy 6. miejsce na 62 miasta, które przystąpiły do tego projektu. No i proszę Państwa, razem wykręciliśmy 256 tysięcy kilometrów, to jest aż 78 tysięcy kilometrów więcej niż w ubiegłym roku. Co daje nam takie poczucie, że w kolejnym roku zajmiemy już miejsce w pierwszej trójce i co do tego nie mam wątpliwości, bo zaangażowanie jest ogromne. W tym roku pierwsze miejsce wśród kobiet zdobyła Iwona Bieluńska. Wykręciła ponad 4800 km. Drugie miejsce Agnieszka Banasiak, 4200 km, a trzecie miejsce Krystyna Ciesak, prawie 3000 km. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce po raz kolejny zajął Mariusz Chrzanowski, który wykręcił ponad 5000 km. Drugie miejsce zajął Andrzej Interewicz, 4200 km, a trzecie miejsce Krzysztof Sieniawski, ponad 4100 km.